Problemy dolnego odcinka kręgosłupa mogą być różnego pochodzenia. Najczęściej mamy do czynienia z problemami dyskowymi i czy problemami związanymi z dolegliwościami i podrażnieniem więzadeł, na przykład biodrowo-lędźwiowych czy krzyżowo-biodrowych. Czasami sytuacja nam się utrudnia. Dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa będą dotyczyły rejonu przejścia piersiowo-lędźwiowego. Mamy w tym rejonie wyjście korzonków grzbietowych, które odpowiedzialne są za unerwienie, również skórne tutaj, dolnej części kręgosłupa. A więc spójrzcie, tu mamy rejon TH12, L1, L2, L3. Więc gdy masz dysfunkcję lub uszkodzenie przejścia piersiowo-lędźwiowego, twój ból może promieniować do dolnej części. I wówczas, gdy zaczniesz leczyć tylko i wyłącznie napięte mięśnie, wzmożone napięcie tego rejonu, będziesz starał się uruchomić stawy krzyżowo-biodrowe, stawy międzywyrostkowe dolnego odcinka kręgosłupa, nie będziesz miał efektu. Musisz przeprowadzić w związku z tym dalsza część badania. Pozycja siedząca ułatwia nam tutaj badanie tego przejścia piersiowo-lędźwiowego, dlatego że podczas rotacji w lewo i w prawo tutaj najwięcej tego ruchu właśnie będzie odbywało się na poziomie przejścia piersiowo-lędźwiowego. Więc poproszę pacjenta, by ułożył sobie ręce na ramionach. Tak? Stasiu, obróć się w lewo, w prawo. Tak. I zapytam pacjenta, czy pojawiają się jakiekolwiek dolegliwości. Jeżeli u pacjenta odtworzę silny, wyraźny, taki blokujący ból podczas tych ruchów, musicie zastanowić się, czy nie mamy do czynienia tutaj z jakimś problemem poważnego uszkodzenia. Uszkodzenia w kontekście złamania patologicznego, na przykład przebiegu osteoporozy czy przerzutów nowotworowych. Tutaj na poziomie przejścia piersiowo-lędźwiowego też zdarzają się problemy dyskowe, ale nie są aż tak częste. Jeżeli tutaj będziesz miał do czynienia z poważnym wysunięciem dysku, to pamiętaj, że na tym poziomie mamy do czynienia jeszcze z rdzeniem kręgowym. Więc jeżeli obracasz pacjenta lewo i prawo, masz silny, ostry ból, pamiętaj, to może być coś bardzo poważnego i leczenie może być tutaj przeciwwskazane, jeżeli chodzi o leczenie osteopatyczne, jeżeli chodzi o leczenie manualne. Jeżeli natomiast twój pacjent podczas ruchów lewo, w prawo nie odtworzy żadnych objawów bólowych, problem na poziomie odcinka lędźwiowego może dotyczyć samych struktur dolnej części kręgosłupa lub pomyśl sobie, że nie jest to problem przejścia piersiowo-lędźwiowego, tylko na przykład problem dotyczący narządów wewnętrznych, na przykład odmiedniczkowego zapalenia nerek. No i starczy.